Nie wiem, czy wiecie, jak w Stanach Zjednoczonych pisze się skrypty scenariuszy filmów. No, najpierw piszesz scenariusz, tworzysz taką drabinkę, gdzie rozpisujesz wszystkie bohaterów, miejsca i tak dalej, i tak dalej. Potem piszesz scenariusz, ale jak go chcesz sprzedać, to musisz klientowi dać scenariusz, na parę stron opis tego, co jest w scenariuszu, ale przede wszystkim maksymalnie w 2-4 zdaniach opisać całą koncepcję tego filmu, który chcesz zrobić. Bo producenci wychodzą z założenia, że jeżeli ma włożyć kilkadziesiąt milionów dolarów w coś, co autor za bardzo nie wie, o co tak naprawdę mu chodzi, bo nie jest w stanie to sprowadzić do 2, maksymalnie 4 zdań, to zawsze nie będą wkładali pieniądze. Czyli za każdym razem, jak ktoś chce sprzedać jakiś film, to musisz umieć o tym bardzo krótko opowiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób został sprzedany taki film Obcy, ósmy pasażer Nostromo. O czym jest Obcy? Ja kocham taką interakcję z publicznością, której naprawdę czuję, że żyję. Dlatego całe życie chciałem być wykładowcą, żeby widzieć po prostu tą energię, czuć od was. Scenarzysta przyszedł i powiedział, że robi film, który będzie Szczękami w kosmosie. Nie wiem, czy pamiętacie Szczęki. A teraz przypomnijcie sobie Szczęki i Obcego. Zobaczcie, ile jest podobieństw. Co wiemy po haśle Szczęki w kosmosie? Wiemy, że bohater główny będzie miał problemy ze sobą. Nie będzie to, wiemy, że to kosmos, czyli wiemy, ale że problemy ze sobą to nie będzie typ Star Treka, doktora Spoko, tylko raczej ktoś z takimi właśnie problemami, jak ten facet, który zabił tego rekina. Wiemy, że akcja będzie się działa nie na terenie głównego bohatera, nie na jego ziemi ojczystej, tylko na terenie potwora. Wiemy, że wszystko będzie w takiej, no właśnie jak w Szczękach, takie lekko biedne, z problemami, problemy alkoholowe i tak dalej, i tak dalej. Następnie wiemy, jak się skończy film. Wiemy, że na samym końcu potwór zostanie zabity przez bohatera z bardzo silnymi problemami psychologicznymi. W momencie, kiedy wszyscy będą myśleli, że potwór już nie żyje i zostanie zabity na kapsule, w pierwszym wypadku to był statek, to była łódź, w którym uciekał szeryf, zostanie zabity na kapsule, gdzie bohater już uciekał od całej akcji, w bardzo nieszablonowy sposób. I w ten sposób został sprzedany film pod nazwą Obcy, ósmy pasażer Nostromo, odwołując się do tego wszystkiego, co wiemy. Wydaje się to takie proste. Opowiedzieć film w 2-4 zdaniach. Opowiedzieć to, co chcemy przekazać ludziom w 2-4 zdaniach. Opowiedzieć, co naprawdę najważniejsze jest w naszym życiu w 2-4 zdaniach. I bardzo często ludzie, jak rozpoczynają jakieś wystąpienia publiczne, przygotowują się, żeby opowiedzieć historię, czy historię o swoim produkcie, o sobie, czy historię o swoim życiu, to bardzo często mają ten problem, że nie zadają sobie pytania, jak to całe moje życie, czy całą tą historię, którą mam, sprowadzić właśnie do jednego, maksymalnie 2 zdań. Ja kilka lat temu, moja praca polega na tym, że się zastanawiam. Ja fajna robota, naprawdę. Czasami byłem bardzo ciekaw, co mój syn myśli o mnie, kiedy jak ja pracuję, to powiedział, że lata siedzi. Więc jako, że moja praca głównie polega na siedzeniu, to dużo myślę. Zastanawiam się przede wszystkim nad takim najłatwiejszym tematem do działania, czyli nad sobą samym. I zrozumiałem, że kilka miesięcy temu zrozumiałem bardzo ważną rzecz i chciałbym się tą rzeczą z wami podzielić. W ramach właśnie opowiadania historii i sięgania do tego sedna, co jest najważniejsze w historii. Zdaję sobie sprawę, że przez lata zawsze jak chciałem coś zrobić, to zadawałem sobie pytanie, co będzie, jak to zrobię? Pojadę tam, co będzie, jak kupię bilet, bla, 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 bla. Co będzie, jak skończę studia, co będzie, jak podpiszę ten kontrakt. Bardzo rzadko zadawałem sobie pytanie, a chyba nigdy tak naprawdę, jak parę miesięcy temu, po raz pierwszy świadomie, kiedy to zrobiłem, nie zadałem sobie pytania, a co będzie, jeśli ja czegoś nie zrobię. Słuchajcie, to pytanie jest naprawdę, dla mnie było kompletnie transformującym pytaniem. Bo ja zadałem sobie pytanie, okej, co będzie, jeżeli nie zmienię swojego życia? Jak ono będzie wyglądało moje życie? W jaki sposób będzie wyglądało? Mogę się oprzeć o doświadczenia, które miałem z poprzednich lat swojego życia. I kiedy zadałem sobie pytanie, co będzie, jeśli nie zmienię swojego życia, to co zobaczyłem nie do końca było tym, co chciałbym zobaczyć. I zobaczcie, jak często stawiamy sobie pytanie, okej, co będzie, jak podejmę tą pracę? Co będzie, jak wezmę ślub? Co będzie, jak się rozwiodę i tak dalej? A nie zadajmy sobie pytania, co będzie, jeśli ja nie zmienię tej pracy? I teraz sobie wyobraźcie, że jesteście w pracy, którą nie cierpicie, to konsekwencja odpowiedzi na to pytanie może wam pokazać, że na przykład przez najbliższe 10-15 lat będziecie chodzili do roboty, której nie cierpicie, będziecie sypiali z osobą, której również nie lubicie, chodzili na wódkę i przyjaźnili się z ludźmi, których ani nie szanujecie, ani nic. Pytanie, co będzie, jeśli czegoś nie zmienię w swoim życiu, jest pytaniem, które faktycznie może przetransformować wasze życie.
pytanie również powinno się składać w każdej dobrej opowieści. Więc pierwszą część opowieści to jest to, żeby uświadomić sobie, co jest sednem, co jest najważniejsze, jak ten szrek, który zdziela się te warstwy cebuli, a w środku tego szreka dużego siedzi taki malutki szreczek, który jest istotą każdego szreka. Podobnie jest w historii, trzeba do tego sięgnąć, a żeby to znaleźć, trzeba zadać sobie pytanie, co by było, gdyby na przykład bohater w ten lub inny sposób nie postąpił. Co by było, gdybym ja nie zrobił tego i czegoś innego? Co by było, gdybyśmy ściągnęli tą całą scenografię, to całe gadanie właśnie z historii swojego życia, z historii produktu? Żebyśmy zadali sobie pytanie właśnie, co jest najważniejsze? I drugie pytanie za tym idące, o którym mówiłem, czyli co będzie, jeśli ja czegoś nie zmienię w swoim życiu? Co będzie, jeśli dalej tak się będzie działo? Kiedy zastanawiałem się nad tym wystąpieniem, to zdałem sobie sprawę, że dobra opowieść jest jak seks. Czasami każdy to robi w towarzystwie, a czasami, jak to powiedział Woody Allen, miałem w życiu wiele pięknych orgazmów, niektóre nawet w towarzystwie. I czasami robimy to samotnie. Seks, podobnie jak dobra historia, angażuje wszystkie zmysły. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak rozmawiacie, jak komuś opowiadacie jakąś historię, to ona oddziałuje na zmysły. Widzicie kolory, czujecie zapachy, smaki i tak dalej, i tak dalej. Ja przez lata szkoliłem opozycję białoruską, a między innymi dziennikarzy, i oni zawsze mnie pytali, w jaki sposób napisać dobry tekst, w jaki sposób napisać taki tekst, który spowoduje, że mury runą, w jaki sposób spowodować, żeby ludzie za nami poszli. I za każdym razem na takie pytanie robiłem bardzo krótkie ćwiczenie, chciałbym to ćwiczenie zrobić z wami. Mam nadzieję, że reakcja będzie troszeczkę większa niż za pierwszym razem, kiedy was się pytałem, ale sytuacja jest na tyle pozytywna, że mam światło w oczy i nic nie widzę, więc zakładam, że mogę wam wierzyć, więc wielka prośba, zamknijcie wszyscy oczy, nic wam nie zrobię, słowo honoru. Teraz sobie wyobraźcie cytrynę i nóż. I tym nożem przekraja tą cytrynę w połowie. I po soku spływa kropla za kroplą sok z cytryny. Następnie zaczynam wyciskać tą cytrynę. I znowu zaczynają spływać krople i wilgoci. I po raz kolejny wyciskam. Otwórzcie oczy. Część z was poczuła lekką wilgoć w ustach. I dokładnie tak należy opowiadać historię. Ona musi budzić u ludzi fizyczne emocje. Fizyczne odczucia i emocje. Dobra historia ma działać na człowieka. Więc pytanie, które wy, jeżeli chcecie opowiadać dobre historie, które musicie sobie zadać, to jest pytanie nie tylko, co jest najważniejsze w tej historii, ale także takie bardzo proste pytanie, jakie reakcje fizyczne chce wywołać u odbiorcy? Czy on ma wziąć i wejść na barykadę? Czy ma się wzruszyć? Czy ma być mną zachwycony? Czy ma go do czegoś przekonać, czy ma go do czegoś zniechęcić? Jakie działania fizyczne ma wywołać moja historia? Bo zwróćcie uwagę, że za każdym razem, kiedy opowiadamy historię, to opowiadamy po coś. Często nie uświadamiamy sobie. Często to jest taki po prostu bezsensowny, kompletny monolog. Tak jak powiedziałem, z dobrymi historiami jest jak z seksem. Czasami pieprzymy bez sensu. I tutaj dokładnie o to chodzi, żeby uświadomić sobie, co jest istotą, co jest najważniejsze. Uświadomić sobie, jakie reakcje chcemy wywołać u drugiego człowieka, reakcje fizyczne. I wtedy mamy bardzo dużo ugramy. Ja dużo jeżdżę po świecie, pamiętam kiedyś byłem, jak będziecie w ogóle, to taka porada turystyczna, jak będziecie kiedyś jeździli po świecie i spotkacie Sikhów. To są takie Hindusi, zawsze mają turbany, brody, takie metalowe obrączki, zawsze mają bransoletki, zawsze mają, to są nóż i grzebień. Takie dziwne zasady. I zawsze sypiają w bieliźnie. Tak, bo jest podobno, bo oni są wojownikami, że jeżeli przyjdzie w czasie w nocy armia, no to te włosy, których nigdy nie obcinasz, mają wyglądać jak lwia grzywa, masz wyciągnąć nóż i ewentualnie grzebień, żebyś też ładnie wyglądał w tej akcji. I zawsze mieć bieliznę, bo facet nago, z mieczem, ze scyzorykiem, z bransoletką metalową, z długimi piórami, może wyglądać dziwnie. Więc mają kilka dziwnych zasad, a między innymi mają coś takiego, że traktują ludzi jako pielgrzymów. Więc jeżeli będziecie jeździli po świecie, a nie macie gdzie się gdzie przenocować, coś zjeść, za co żyć, to zawsze na świecie są guru dwara. To są drogi dla pielgrzymów Sikhów, gdzie macie jedzenie i nocleg i za darmo. Ja pamiętam, siedziałem kiedyś w Kuala Lumpur w Malezji, w takim właśnie guru dwara, ja się zaprzyjaźniłem z Sikhem stamtąd, jakby gospodarzem całości. I on zapytał mnie, czy wierzę w Boga. Stwierdziłem, że wierzę w Boga. Zapytał mnie, czy chcę dowód na istnienie Boga. Ja powiedziałem, bardzo chętnie chcę dowód na istnienie Boga. Każdy chciałby dowód na istnienie Boga. I on podwinął rękawy i powiedział Bóg, Bóg, i włosy stanęły modelba. No, dowód jak dowód. Ale co jest istotne, to jest dokładnie to. Wasze słowa mają siłę. Zobaczcie, jak łatwo kogoś słowami zranić, jak łatwo kogoś unieść w powietrze.
Zobaczcie, że można kogoś uderzyć, jest to przemoc, ale możemy również, zdarzyło się akurat mojemu koledze, żeby było jasne, nie mi, ale faktycznie brzmi jak dowcip, ale kolega był bardzo nieszczęśliwy na gruncie psychofizycznym przez chyba półtora roku, bo dziewczyna mu powiedziała, wszystkie orgazmy udawała. Kompletnie go to rozwaliło. Przez półtora roku był zablokowany. Słowami można zniszczyć. Można do kogoś powiedzieć, kocham cię, można powiedzieć, nienawidzę, kłamie. Pamiętajcie o tym, również tworząc historię, że słowa niosą siłę. Jeżeli chcecie stworzyć dobrą historię, musicie do tej historii dobrać odpowiednie słowa, niosące odpowiednie wartości. Niektóre słowa niestety straciły wartość. Także w tym kraju patriotyzm, Polska i tak dalej, wzięła sobie jedna lub druga grupa polityczna i uznała, że na to ma do tego całkowite prawo. Więc niektóre słowa, mimo że dla nas mogą mieć jakąś wartość i mocno, one tracą znaczenie w szerszym kontekście. Dobrze sobie znaleźć tę sprawę. Zdajcie sobie sprawę z mocy słów, które używacie. Nie tylko w opowieściach, ale także zwracając się do drugiej osoby. Nie wiem, czy wiecie, jest bardzo fajna sprawa, która kiedyś mnie uderzyła, że właściwie do 1989 roku w mediach zachodnich słowo katastrofa praktycznie rzecz biorąc się nie było używane. To było, jak chyba badano w Niemczech i w Stanach, to w ciągu roku słowo katastrofa pojawiało się kilkanaście razy. Po 1989 słowo katastrofa zaczęło pojawiać się kilkaset razy w ciągu roku, aż doszło do tego, że się pojawia teraz po kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku w mediach. Dlaczego? W 1989 runął mur berliński. I Ameryka nie mogła straszyć więcej swoich mieszkańców czerwoną zarazą, a czerwona zaraza nie mogła więcej straszyć tym, że Amerykanie biją murzyny. Ludźmi o wiele łatwiej stosuje się, rządzi się, zarządza się przy pomocy lęku. W jaki sposób? Używając odpowiednich słów do tego. Więc pamiętajcie także, że słowem możecie spowodować, że komuś staną włosy, dęba. Możecie również kogoś zniszczyć. Kolejna rzecz, która dla mnie jest związana z historiami, jak i z seksem. Jak mówiłem, to są już te emocje bardzo ważne w tym wszystkim, także działanie na wszystkie zmysły jest kolejna rzecz, o którą chciałbym się z wami podzielić, o której dowiedziałem się parę tygodni temu i która naprawdę znowu zmieniła moje życie w dużym stopniu. To był bardzo fajny eksperyment na myszach. Dawano myszy wanilię do powąchania, następnie tą myszę podłączano do prądu i pozwolono, żeby się myszka rozmnażała. Co się okazało, że dzieci tamtej myszki, jak czuły wanilię, to uciekały. Okazało się, że w genach przekazywane są lęki naszych rodziców i naszych przodków. Co to oznacza, jak się zastanowicie? To oznacza, że z jednej strony historia grzechu pierworodnym ma sens, bo mówi o tym, że wszyscy jesteśmy obciążeni grzechami. A grzech, co też warto o tym wiedzieć, w tłumaczeniu biblijnym, oprócz oczywiście sprzeciwiania się woli Boga, mówi o czymś o wiele bardziej ważniejszym. Grzech mówi, że jestem grzeszny, jeżeli nie wykorzystuję swoich talentów. Dostałem jakiś dar, go nie wykorzystuję, więc jestem grzeszny. Czyli bardzo ważne, bardzo dobrze o takich rzeczach wiedzieć, bardzo dobrze o takich rzeczach pamiętać i właśnie wracając do tych myszy. Także karma może być tłumaczona, że nasze grzechy, obawy, lęki, pragnienia przekazywane są w naszych genach. Ale pomyślcie, co to dla nas znaczy. Raz, że jesteśmy sumą historii naszego kraju, bo lęki powstają najczęściej w wyniku sytuacji geopolitycznej. Bieda, wojna, przerażenie itd. I także myślcie o tym, że raz, w naszych genach zawarta jest historia całego naszego kraju, ale także na całych naszych rodzin, naszej przeszłości, że bardzo często wasze lęki nie są waszymi lękami, tylko lękami waszego dziadka, który został zatłoczony w Auschwitz. Wasze obawy, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, mogą być obawami waszych matek, które żyły w komunie i gdzie hasłem było bądź podobny, a nie bądź inny. Może się okazać, że tak naprawdę w niewielkim stopniu znacie siebie, bo większość rzeczy, na które silnie reagujecie w swoim życiu, są rzeczy, które dostaliście w genach od waszych przodków. I to jest znowu kolejna rzecz związana z historią. Historia powinna mieć symbole. Historia powinna być zbudowana na archetypach, na rzeczach wspólnych. Wspólnych zarówno dla jakiejś społeczności, jak i wspólnych dla was. Już na sam koniec chciałbym znowu spróbować was pobudzić do jakiejś reakcji.
Więc ja teraz sobie to odłożę i chciałbym, żebyśmy razem liczyli. Dobrze, ostatnia próba, naprawdę już zaraz schodzę z tej sceny, zróbcie to dla mnie. Nie dość, że mnie wyrywaliście z kolacji. No to jeszcze, dobrze, spróbujmy. Sprawdzę, czy jesteście zdolni matematycznie. Liczymy. 2 plus 2? 4. 4 plus 4? 8. 8 plus 8? 16. 16 plus 16? 32. 32 plus 32? 64. 64 na 2? 32. 32 na 2? 16. 16 na 2? 8. 8 na 2? 4. 4 na 2? 2. Pomyślcie o jakimś warzywie. Bardzo szybko. Uwaga, większość z was pomyślała o marchewce. Albo o ogórku. Nie dlatego, że mówię o seksie. Bo nieważne, nie jest istotne, żebyście wiedzieli tylko, co chcecie powiedzieć. Ale musicie wiedzieć także, jak to powiedzieć. Dlaczego pomyśleliście o marchewce? 2, 4. Kształt marchewki. Ludzie nie słuchają, co się do nich mówi. Ludzie patrzą, co się do nich mówi. Dziękuję bardzo.